Witam wszystkich serdecznie w kampanii Lannisterami w Westeros Total War, czyli w modzie do Medievala 2. Więc mamy problem. Zostaliśmy zaatakowani przez Tyrellów. I nie wiem, co teraz najlepiej byłoby zrobić. Doślijmy jeszcze jedną jednostkę. Zawsze... ten generał jest naprawdę dobry. Kto to kurde jest? Ronald Krakenhall. Wow. Ten pan mi się podoba. I moglibyśmy wziąć najemników, tak patrząc. Kurde. Czy co? Nie będę ich może na długo trzymał, ale chwilowo to może być najlepsze rozwiązanie tutaj zaopatrzyć się w jakichś najemników. Raczej będzie jedna tura trochę bez rozbudowy, ale trudno. Aj, my liege. Czemu nie mają ruchu? A gdybym zaatakował z miasta? For the honor of Scotland, we march to battle. Oh. Aye, my liege. Aye, my liege. Jeszcze innego miejsca, ten idzie tu. Tu też jest problem, bo leży na zdraństwo. Też są najemnicy. Są. Tylko my zbankrutujemy przez tak. Będziemy się tak dozbrajać najemnikami. Ale nie chcę tych miast stracić, bo ja ich potem wszystkich porozwiązuję. Sellswordy kosztują majątek. A nie są wcale tak wspaniali. Aj, my liege. I, my liege. By your will, sire, we shall engage. Spróbujmy. For the glory of Scotland, attack! W ogóle bym chciał zmienić stany osobowe naszych armii. Są takie poprzemieszane i dużo średniej jakości. Okej, brzydka pogoda i jeszcze raz. Po prostu cudo. No nic, na razie czekamy. Na papierze mamy przewagę, ale w rzeczywistości to ja nie wiem. Jaki jest plan? Najpierw zebrać sobie, powiedzmy, jakąś tutaj żelazną pięść kawaleryjną. To raz. Dwa, czekamy na całe towarzystwo, bo nie chcę na raty tutaj jakby dosyłać sił. Zresztą ci pójdą w pierwszej linii, bo nawet jak padną, to nie jest wielka strata. Okej, już jest pierwsze bugowanie, ale ogarniemy to. Zresztą ci Spear Levis to jest po prostu też jakaś bardzo low rankowa jednostka z tego, co widzę. Tu jest nasza żelazna pięść
kawaleryjna, która w lesie będzie miała ogromne problemy cokolwiek zrobić, ale to inna rzecz. Troszkę poczekał, aż oni odpoczną. Oni chyba nas ruszyli. Nie jestem przekonany, ale tak to coś wyglądało. Stawmy się tu. Nie, tylko trochę się przysunęli. Tu są te oddziały. Chyba użyjemy najemniku, żeby po prostu zbadać sytuację. Tylko tu mam wrażenie, że my jazdą wpadniemy zaraz, nie trzeba. Nie, to jest daleko. Chyba nasza jazda jest tu. Tu są jakieś chłopi na flance. Dobra, niech ruszy piechota, czasem niech wszystko rusza. I odskakujcie, bo tu nie wiem jak to pójdzie, jak ugrzęźniecie w tym wszyscy. Nie zyskaliśmy na tym. Ale idziemy na nich. Mamy zresztą dwa oddziały rezerwy za chwilę do użycia. Gdzie tam są? To jest ok. Jacyś chłopi, ale... Dobra, w plecy możemy tym ciężkim jednostkom też się spróbować wbić. Tym bardziej, że nasi już nacierają, to tak dosyć znacząco tutaj nacierają. Ciężka jednostka naprawdę może być skasowana przez nas w tej chwili. Ale mają morale. No i giną. Najważniejsze. Nasza piechota z mieczami też powinna robić swoje. Tu są crossbowmeni. I jedziemy. To jest kurde masa jeszcze. Rozbiliśmy im tą jednostkę. To bym nie chciał na Chiny Ludowe wpaść. Tu można w
wjechać, bo trzeba bardzo uważać na tych pikemenów. O, pięknie dostali teraz szarży. Uuu, i generał wziął na siebie duży ciężar walki i się mocno przetrzebił. Dobra, odwrót z tej pozycji. Nasza piechota jeszcze się tam zblokuje. I generał ledwo żyje, ale ciągle, kurde, powtarza szarże. No to po prostu szczerze nic nie widzę. Walczę trochę na oko. Dobra, zaszarżujmy teraz, bo wydaje się, że oni uderzą w naszą piechotę, czyli będą odsłonięci od tyłu. No i chyba tak się stało. Ło! Ale ich masakrujemy po szarży. Tak, bo w ogóle ten front się im teraz troszkę przygnie. Mamy tu jakąś piechotę. Nie wiem, może już na tych crossbowmenów teraz, chociaż... Tu jesteś chłopi. Tu nasi najemnicy trzymają front, więc powinno być C. No, on stracił już 50% ludzi. Nie powinien być zbyt chętny do walki. I super, mamy lekką kawalerię kolejną. Dobra, dość szybko powinna znaleźć się na linii działań. I szarża w plecy. The enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Generała wroga. To mocno obitego. Gdybyśmy go dali radę ubić tutaj, no to mogło być po zawodach w ogóle. Koleś jest twardy, nie powiem. Na razie nam robi straty. Gdzie jest nasza jazda wsparcia? Nie wiem. Ona na przykład crossbowmenów na przykład by mogła skasować. Our men have slain the enemy general. Without him, his troops will lose their will to fight. To powinno dać nam zwycięstwo, ale to była strasznie upierdliwa bitwa, już to wam mówię, nie wiem który raz, ale taka prawda. Dobra, tu już idą nasi
najemnicy. Tam tu jeszcze ma jakieś, co nas tak tu masakruje? Spearmeni, czemu my walczymy ze Spearmenami? Odwrót. No niestety straciliśmy jedną dobrą jednostkę. Lord have mercy. We have lost half our men. Very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. No bo już ich morale po prostu idzie w cholerę. Jeszcze mamy sporo jednostek szlających. Też już nie chciałbym na tym etapie ryzykować życia generałów niepotrzebnie. Bardziej oni tu się już doświadczyli, więc powinni być nieźli. Lećmy tam połapać trochę przeciwników, być może jakaś kasa na nich wpadnie. The battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. Z czym my w ogóle jeszcze walczymy? Bo praktycznie wydaje się, że po prostu już polujemy na wrogów. Nie widzę tu... Co tu ucieka? Jednostka nawet w szyku. A, bo oni zaczęli się już rozpraszać, powiedzmy, w szyku. No, niestety, bez możliwości widzenia tego, co się dzieje, to ciężko będzie ich wszystkich ubić. No, ale ogarnięte. Z ogromnym trudem, ale ogarnięte. There's no pride in hiding. Okej, okay, zawsze jakieś pieniądze, czyli zwrócą nam się troszkę w tej najemnicy. Charm jest droga. My king. Aye, lord. Aye, my liege. Chyba zrezygnuję. Ich zadaniem było zrobić to, co zrobili. Się udało. I tu oczywiście dołączy to, czyli armia zachowa zdolność bojową. Tu damy trochę działać naszemu wnukowi. Jego Beration jak z nas, ale... A, czyli te jednostki są darmowe, o dziwo, mimo że są takie bardziej elitarne, by się wydawało. I nie wiem, co tu robić. Czy jesteśmy w stanie ich pokonać? Czy lepiej by było zarządzić odwrót? Chyba chwilowo zarządzimy odwrót. W ogóle... są strasznie takie dupiaste te armie. Pikemeni... Aye, my liege. Cofnijmy się, nie wiem.
Nie zawsze trzeba tylko iść do przodu i podbijać. Czasem warto się przegrupować i zobaczyć, jak to pójdzie dalej. I to są jednostki, z których chętnie bym w ogóle zrezygnował. Tak, tu będziemy mieli taką bazę trochę przebudowy frontowej i zobaczymy, jak to wyjdzie. No to wow. Tutaj cztery jednostki, czyli okej, bo tu zamierzam zwiększać produkcję dobrych jednostek. To jest nasza też baza frontowa tutaj. Teraz tak, ty ruszasz tu. My king, my lord, move out! Combining the eye king. Mamy trochę ciężkiej piechoty. My king. To niech wraca do Casterly Rock. We've marched our limit. That'll do him today, sire. Aye. Aye, lord. March! Combining the armies, sire. Aye. My king. Aye, lord. My king. Aye. Joining our forces. Aye. My king. Aye, my liege. Aye, lord. Sorry, musiałem coś rzucić okiem na coś. My king, march! Combining the armies, sire. Okej, czyli jakąś armię mamy, która będzie mogła pójść na południe i ich skrzywdzić. No tu mamy tylko dwóch generałów, ale okej. Znaczy główne miasto, trzeba je rozwijać. O, tutaj nie mieli odwagi oblec, to dobrze. Idziecie tu. Ucznik dziadowski, bo dziadowski, ale zawsze ucznik. Może iść tu. We've marched our limit. Aye, my liege. Aye, lord. Tak. I tylko to się ile werbuje? Dwie tury. Tylko dwie tury. No i tutaj masę tych najemników niepotrzebnych, no ale nie wiem, jak to się potoczy. I tu się szykuje dosyć brzydka sytuacja, tak patrząc. Może szkoda. Aye, my liege. Ściągniemy to. Są w ogóle jakieś resztki, a nie armia. Aye, my liege. Aye. Aye, my liege. Leading the men with honor, sire. Loras.
Powinien być dobrym dowódcą. Ciekawa sytuacja w sumie. Tu chyba pozwolę dowodzić AI reszcie oddziałów. Lecimy. May God bless the sons of Scotland to battle. Units, await my orders. Strasznie nam brakuje piechoty. Żeby sojusznicy ruszyli. No i poczekamy chwilkę. Na razie jest ostrzał za ostrzał, ale oni przegrywają w tym ostrzale za ostrzał. Czyli teraz przestaną, bo się już rozstawią, ale przez chwilę coś tam ugraliśmy zawsze. Oddziały mają nacierać. No teraz my zaczynamy zgarniać troszkę ostrzału. Dobra, ta flanka rusza naprzód. I ta flanka rusza naprzód. Im więcej się mieszają, tak jak teraz, no to tym więcej nasz ostrzał za darmo ich wybija, szczerze mówiąc. Czyli tu będzie pierwsze zderzenie. Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Ciężka została ostro w tyłek. Jazda tutaj jest nam średnio potrzebna. Niestety bitwa całości spoczywa na nas. Jak zwykle sojusznicy robią niewiele, jeśli nie powiedzieć zero. No ale już widać, układ sił jest jednoznaczny dla nas. Praktycznie tylko padną i generałowie, to już jest po bitwie. No. Znaczy, gdyby nasi sojusznicy przybili, to byłoby szybciej po bitwie, ale to jest inna rzecz. Only half the enemy force remains. No Gora, zginiesz. Zaboli ich to. O,
To nie główny, tylko ten tupat. No, to, że ciężka piechota w środku też robi swoje. Jak widzicie, łucznicy nie są niby dobrzy, ale całą bitwę przynajmniej spokojnie sobie strzelają. I też co nieco pomogą, koniec końców. No, chyba już wróg ma po prostu dość i ogłasza odwrót. To też mi się podoba w tej modzie, że oni dosyć wyczuwają, jak mają już no chance i po prostu starają się uratować, ile się da, co nie jest głupie i takie w miarę realistyczne zachowanie AI, a nie, że będzie wysyłał, mając garstkę, wszystkich na śmierć. Chyba też im niewiele daje, szczerze mówiąc, bo jak widzicie, po prostu wdeptaliśmy w ziemię. Bogaci są. Glory and honor to the Highlands. O, bardzo ładnie. Even if they do not deserve. Coloras przeżył. Aye, my liege. Aye, my liege. Breaking away from the army, sire. Aye, my liege. Command me. Aye, my liege. Aye. Połączmy to. An enemy to crush. Aye, my liege. Bo nic więcej tu się teraz nie da. My king. Dorzucił jednych najemników, a drugi. Mounting army, sire. Tu niestety widzę, nic nie możemy werbować poza najemnikami. Aye, my liege. Stańmy na moście. Ty będziesz jako wsparcie. My king. To jest naprawdę dobra jednostka. Nie jest strasznie droga. A naprawdę wydaje się, że się sprawdza. Tu mamy jakieś takie siły, są, bo są, ale. Aye, lord. My king. Aye. Forward. No tu musimy zebrać potężną. Potrzebujemy trzech dużych armii, tak naprawdę, żeby działać. Czy nawet lepiej byłoby czterech, ale nie bądźmy zbyt chciwi. Zaraza. Krag. Trudno. Podatki, żeby się szybciej rozwijało. Nie wiem, czy potrzebujemy też takiej floty, no ale już jest, to jest. Aye, my liege. Aye, lord. Bringing the men together, sire. Aye, my liege. We march to glory. Tu produkujemy trochę cięższy. No taką miszmasz w sumie robimy. My king. March! Oczywiście przeszkolimy. I w sumie zrobimy sobie musi być dobra jednostka. Chociaż nie wiem, czy koszty nie przesadzają jej jakości, tak szczerze mówiąc.
razie chyba się zdecyduję na to. Aye, my liege. For the honor of Scotland, we march to battle. Oni są na moście, złośliwcy. Chyba tak. Dobra, trzeba się po prostu przebić przez nich i tyle. Aye, my king. Leading the men with honor, sire. To chyba zagłodzimy zwyczajnie. Będziemy szturmować, jest dość dużo wojska wrogiego. Happily, sire. Aye, my liege. Tu coś za turę będziemy mieli. W sumie to, co zwiększa dochody, można zbudować. Nie wiem, co się tu dzieje, a chciałbym trochę wiedzieć, powiem szczerze. Aye, my liege. By your will, sire, we shall engage. Dobijemy ich tu. A proud an enemy to crush. Aye. We make camp here, lads. Kurde, tylko teraz zaraz ruszy kontrofensywa. Mogę na Harrenhal pójdą, a nie na nas, zobaczymy, ale znając grę, to pójdą. Where's the fight? Aye, my liege. What? Aye, my liege. Co my tu mamy i co możemy zebrać? Oczywiście. Aye, my liege. Wezmę trochę generałów. Oni robią zajazdę. Where's the fight? Aye, my king. Aye, lord. Dwie kawalerie. Binding the armies, sire. Aye, my liege. Command me. Aye, my liege. Aye, sire. Bringing the men together, sire. Aye. Aye, lord. Aye, march. Merging armies, sire. My king. Aye. Aye, lord. My king. Move out. Piechota nie jest idealna, ale trochę jej jest. Aye, lord. My king. Aye. March! An enemy to crush. Aye, lord. Aye. Forward! Aye, lord. What? My king. March! Combining the armies, sire. Dobra, będziemy działać na ich terenie po prostu. An enemy to crush. Aye, lord. Move out. Czy ja tu mogę coś przeszkolić? Tylko Sellswordy by mi dawało, co nie jest niczym dobrym. Aye. No zobaczymy. Też taka parszywa armia ze wszystkiego i niczego złożona. No ale jeżeli zajmiemy chociaż jedno miasto już na południu, to by było coś. No to po prostu nic lepszego nie mogliśmy dostać. Róbmy ciężką jazdę.
Aye, my liege. Myślę, że jesteśmy gotowi ruszać. Co to jest? Set a watch. We camp here until morning. Nowy Beryl. Czyli trochę dziwne w tej grze jest, że miast jakby nie można upgrade'ować. Jeżeli są już na jakimś poziomie, to po prostu jest to ich maksymalny poziom. Z drugiej strony, no, odwzorowanie, jak się prezentowały w realiach tego uniwersum, więc może i tak jest ok. Aye, my liege. We march to glory. There's no pride in hiding like this, sire. Te siły idą do stolicy. Stopping here. Aye, my liege. Dorzucimy tam te jednostki, które muszą się im zregenerować, nie ukrywajmy tego. To jest teraz główna siła uderzeniowa z tą do spółki. Chociaż kurczę, jak patrzę na te jazdy, to aż też nie wiem, co z nimi zrobić. No ale spróbujemy. Próbujemy tu zdobyć. Tu potrzebujemy jeszcze jakichś jednostek, z tego co pamiętam, żeby spełnić cel. Dodajmy dwie piechoty, czy jazdy i chyba starczy, albo... Dobra, niech tak będzie. Aye, my lady. By your will, sire, we shall engage. For the Highlands. Yes. Lannisport, 9000. Okej, plądrujemy wroga. Czyli zwiększyć garnizon. Trzeba było te lekkie jednostki tam przesłać. Chociaż... No chyba żebym... na 500 złota chyba nie warto. I chyba zaufamy trochę za dużo armii. Coś mam wrażenie, że nasza ekonomia robi bokami. Aye, my liege. Aye, lord. Closing in the enemy. Besieging settlement, sire. Aye, sire. Aye, my liege. My king. Aye. Aye, my liege. Aye, my liege. My king. Breaking away from the army, sire. O, tu jest dość duża siła wroga. Tu może być ciekawa bitwa niedługo. Tu mnie na nic nie stać. Aye, my liege. Aye, sire. Sprytnie się ustawili, nie powiem. Bardzo sprytnie. An enemy to crush. Aye. Set watches. We rest here. My king. Aye, move out. That'll do him today, sire. No, jak to się połączy, ta armia będzie w pełni zdolna do kontynuowania marszu. Happily, sire. A wee break then.
No, będziemy bankrutami, ale co tam? What? Tego się nie spodziewałem. No, ród Darych na nas ruszył. Siły są równe, mamy trochę przewagi liczebnej. Mamy dużo gorsze jednostki, tak jak patrzę. Ale on nas musi atakować, daje nam troszkę lepszą sytuację. Let none live alive, lads. Slaughter them. Units, await my orders. Ja przyjemnie dla odmiany się bronić. Kusznicy muszą być z przodu, bo oni mają brzydki zwyczaj strzelania w plecy własnym jednostkom. Z tej strony objechać. Zobaczymy zresztą. Na razie przyspieszmy, jak to wygląda. Zobaczymy na bieżąco. Nie będziemy tutaj siali paniki i defetyzmu. Szkoda, że taka brzydka pogoda, bo nasi łucznicy będą dużo gorzej się sprawiać. Draństwo. Dobra, zgarniamy. No, ich łucznicy też niewiele działają. Czyżby chciał tu szarżować? Chyba tak. No i tu niestety nasz crossbowmanów też ruszył. Ale go jazda dość ostro sobie poczyna. I tutaj troszkę im zblokujemy jednostkę strzelającą jedną.
generał też dosyć mocno dostaje od naszej piechoty, tak z tego co widzę. Próbuje ratować swoich łuczników. Nie. No to samo, co się w bitwach tu kocha dziać. No tu się wszystko teraz rozwikłe, bo oni stracili generała. To nam ratuje tyłek, ale... Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Tu, dobra, tu jest C. Nasze chłopaki sobie dobrze radzą. Nam najciężej jest tutaj. Trochę nie mamy czego dosłać z pomocą. Ach, i generał. The enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Kto padnie pierwszy, decyduje chyba on. Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Mega dyskusyjne, kto wygrywa. My lord, only half our force remains. Chcę w miarę tutaj mieć możliwość uderzenia w jego jednostki kawaleryjne, gdyby tylko się da. Tam mamy trochę luzu. Dobra, na jazdę, jazda. Ale nam przywalił. I nasza piechota nadciąga, czyli w tym miejscu to będziemy w teorii przewagę. Tam im blokowaliśmy całkowicie ostrze, chociaż my też już niewiele strzelamy w cokolwiek. Okej, generał ma już tylko trzech ludzi jego. Przybywa wsparcie niestety. No nie wiem, jak się skończy, kurde. Dwóch. Onward! Onward!
tu nie będzie co zbierać po tej bitwie, ale to nie o to chodzi. Grunt, żebyśmy wygrali, nieważne z jakimi stratami. Chyba to robimy. No, naprawdę ci tutaj dzielnie walczyli, do końca trzeba im to oddać. Gdyby nie oni, to by nas wystrzeliwało przez całą bitwę. O, i właśnie się to zaczęło. Piechoty. Dwóch, a tu sześciu. Czasem musimy trochę tych, mówię, strzelców się pozbyć, bo będzie po ptokach. Bardziej wyrównana bitwa, jaką mieliśmy w tej kampanii. Co w nas tu się wbiło? Ciężka piechota. Jednostka. Ciebie dość dobra, skoro walczy z generałem na równi i na równi pozycji nas mała i dużą. Tu się oni złamali, bardzo dobrze. The enemy general has no honor. He flees the field of battle and abandons his men. Nawet na alcie wjadę piechotą, bo o, chyba mają dosyć, tak. Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. No. The enemy army flees the field. Victory is ours. But no, nie było łatwo. Nie było. There's no pride in hiding like this, sire. Macie kasę? Nie macie kasę. No, a ty mówiłem, zaczynają się problemy z kasą, mamy za dużo wojska. Aye, my liege. Niemniej jednak, po raz pierwszy realnie pojawiła się szansa na zdobycie Riverum. To wycofajmy. Zresztą w ogóle wiecie co, te pojedyncze jednostki nie są za dobre, one czyli walczyły dzielnie, nie powiem, ale no to sobie zostawimy tak dwóch, nawet nie, a bo nas nie stać na przeszkodę.
pokolenie ich. Jeszcze zaraza w Castelli Rock. No to mocno nam popsuje szyki. Command me. Aye. Stopping here. Kurde, czym na nas uderzy tą armią, a nas minął? I will offer the infidels a fair fight. Aye, my liege. Aye, my liege. Jest tu układ sił, gdybyśmy ich zmiażdżymy w ich po prostu. A proud victory for Scotland's finest. Ogarniemy się przynajmniej. A, no faktycznie mam. Nikt praw do tego. Może on nabędzie po zdobyciu. Zobaczymy, bo on chyba nie ma żadnego zamku przypisanego. Aye, my liege. Despite being an infidel, I respect you in battle. Aye, my liege. My king. Onward. Merging armies. Leading the men with honor, sire. Sporo strat by było. Ale zróbmy to. A victory all Scotland will sing of. We have brought lands and glory to Scotland. Dość ładne zwycięstwa, powiem szczerze. Aye, my king. I am ready. You are lucky we will receive you at all, infidel. Nie chcą. The Sultan has killed men for lesser insults. This bodes poorly for our future. Yes. This lass needs her rest. Wasz problem. Na razie tak. Aye, my liege. Zlikwidujemy to na przyszłość, żeby nam tu nie bruździło. A victory all Scotland will sing of. Aye, sire. Aye. Tu za dużo tych sellswordów też jest. My king. Trudno. Aye. To by się przydało, bo to zwiększa możliwości werbunkowe, a to jest jednak dosyć ciekawe miasto. Jakąś tam kasę zarabiamy. Jeżeli padnie to, to naprawdę się nam poprawi sytuacja. No i musimy odczekać, a wreszcie nie będzie zarazy w naszej stolicy, bo to może naprawdę nam zepsuć szyki. Floty nie będę na razie przebudowywał. What? We must stand with courage, men. There's no pride in hiding like this, sire. No to mamy problem. Dwie duże armie obłożone. No dobra, póki co kończymy na tym odcinek. Pozdrawiam i do zobaczenia.